Uwaga! To wideo jest jedynie uzupełnieniem materiału, który widzicie właśnie na ekranie. Naturalnie, widząc CPU AMD i GPU AMD, skwasiła ci się mina i wybrałeś opcję z grafiką od NVIDII. Bo narzut sterownika i takie tam. Sprawdźmy zatem, jak zestaw spisuje się w boju. Grafika, jaka znajdzie się w naszym konfigu, to dokładnie Palit GTX 1060 3GB Dual. W polskich platformach handlowych karta dostępna jest w przedziale cenowym od 950 do 1000 zł. Na początek trochę technikaliów. Karta Palita GTX 1060 3GB Dual bazuje na rdzeniu Pascal wykonanym w technologii 16 nanometrów. Rdzeń karty pracuje z zegarem 1506 MHz, a pamięci z efektywnym zegarem 8000 MHz. W tym modelu mamy do dyspozycji 3 GB pamięci własnej. Pamiętając, że jest wersja GTX 1060 z pamięcią 6 GB, to sugeruje jednoznacznie, że różnica w tych modelach dotyczy tylko wielkości pamięci. Niestety tak nie jest. Karty z pamięcią 3 GB posiadają też zmiany w architekturze. Mogą się one wydawać niewielkie, bo dotyczą tylko 8 potoków renderujących i 128 jednostek cieniujących. Na ogólną wydajność specjalnie nie wpłynie, jednak nazwa GTX 1060 3 GB sugeruje, że mamy do czynienia z pełnoprawnym produktem, tylko z mniejszą pamięcią. Tu jednak tak nie jest. Ok, przechodzimy do testów, a zaczynamy w środowisku DirectX 11, tradycyjnie od 3D Marka. W teście FireStrike osiągnęliśmy ponad 8100 punktów. We wbudowanym teście Ashes of Singularity, w zależności od ilości obiektów, mamy od 28 do 40 klatek. Counter-Strike Global Offensive. Grafika ustawiona na najwyższe detale, rozdzielczość Full HD. Gramy płynnie od 100 do nawet 150 klatek. Dirt Rally. Grafika ustawiona na jakość Ultra, rozdzielczość 1920x1080 i ścigamy się z prędkością od 60 do nawet 100 klatek. Najnowszy Deus Ex Mankind Divided. Jakość grafiki na Ultra, oczywiście w rozdzielczości Full HD. Framerate od 30 do 50 klatek na sekundę. Doom w środowisku OpenGL i te same ustawienia grafiki i obrazu, jak w poprzednim tytule. Gra działa ultra płynnie w przedziale od 80 do 100 klatek. Dying Light The Following. Grafika ustawiona na najwyższą jakość, oczywiście rozdzielczość 1920x1080 pikseli. Uganiamy się za zombiakami z frameratem w okolicy 70-80 klatek. Najnowszy Hitman. I ponownie Full HD i najwyższe ustawienia grafiki. Tym razem mamy średnio około 60 klatek, choć raz czy dwa zdarzyły się mikroprzycięcia nawet do 5 klatek. Rise of the Tomb Raider. Tu konieczne były ustawienia grafiki na wysokie, rozdzielczość pozostała taka sama, FPS dość płynny, od 35 do 60 klatek na sekundę. Total War Warhammer. Wracamy do ustawień ultra jakości grafiki. Rozdzielczość bez zmian, stabilny FPS od 50 do 65 klatek. Wiedźmin 3. Jakość grafiki na ultra, rozdzielczość Full HD i w leśnych ostępach osiągamy całkiem przyzwoite 40 do 55 klatek na sekundę. Star Wars Battlefront. Ustawienia ultra, rozdzielczość 1920x1080 i bardzo stabilny FPS na poziomie 70-80 klatek. Battlefield 1. Identyczne ustawienia i mamy na liczniku od 60 do nawet 80 klatek na sekundę. Na koniec tego zestawienia Titanfall 2. Tu ustawienia graficzne zbiliśmy na wysokie, rozdzielczość pozostała bez zmian. Wynik od 100 do nawet 120 klatek na sekundę. Przechodzimy do środowiska DirectX 12 i Vulkan. W ustawieniach gier wymuszone odpowiednie środowisko. Sprawdźmy, co możemy tutaj ugrać na Palicie GTX 1060 z pamięcią 3 GB. Na pierwszy ogień idzie benchmark TimeSpy z biblioteki 3D Marka. Wynik całkiem dobry, 3570. Drugi benchmark z gry Ashes of Singularity, w zależności od ilości obiektów, na planszy generuje nam od 35 do 42 klatek na sekundę. Battlefield 1. Najwyższe ustawienia grafiki, rozdzielczość Full HD i czołg żwawo pokonuje przeszkody w przedziale od 60 do 80 klatek na sekundę. Hitman w ultra ustawieniach i rozdzielczość 1920x1080. Gra prezentuje średnio 64 klatki na sekundę. Total War Warhammer. Identyczne ustawienia jak wcześniej i rozdzielczość ta sama.
zaliczamy lekki spadek w okolice od 40 do 50 klatek. Rise of the Tomb Raider. Ponownie zeszliśmy z ustawieniami na wysokie, jeśli chodzi o grafikę. Rozdzielczość identyczna. Tu mamy lekki wzrost w okolice od 40 do nawet 70 klatek. Deus Ex Mankind Divided. Ultra grafika, rozdzielczość Full HD i spadek, którego się nie spodziewaliśmy. Gra nie jest płynna, a na liczniku od 20 do zaledwie 30 klatek. Forza Horizon. Ultra jakość grafiki, obraz w rozdzielczości Full HD i od 30 do 40 klatek. Niby nie jest źle, jednak po chwili otrzymujemy komunikat o zbyt małej pamięci wideo. Na koniec Doom w środowisku Vulkan. Tu tak spektakularnego wyniku nie uzyskaliśmy. Mamy wręcz identyczny wynik jak w OpenGL-u. Od 80 do 100 klatek. Komputer z kartą Palit GTX 1060 3GB Dual na pokładzie, choć w większości tytułów sprostał, zwłaszcza w środowisku DirectX 11, to nieco rozczarował w najnowszym API. Dość dobre wyniki przeplatały się z wyjątkowymi spadkami, choćby w Deus Ex, gdzie mieliśmy zaledwie od 20 do 30 klatek, czy na przykład najnowsza Forza Horizon 3 z wydajnością w okolicach 30-40 klatek. I wszystko mówiącym komunikatem o braku pamięci wideo. Ogólnie komputer z tą kartą wypadł dobrze, choć pozostał pewien niedosyt. Dużo lepiej za to komputer z Palitem wypadł przy ocenianiu kultury pracy. Chłodzenie podczas obciążenia nie wybijało się ponad dźwięki otoczenia. Miło też zaskoczyły wyniki poboru prądu. Komputer w codziennych zastosowaniach, czyli WW, YouTube i inne proste prace, nie pobierał więcej niż 100 do 150 W. W obciążeniu podczas intensywnej rozgrywki również miłe zaskoczenie. Właściwie nie udało się przebić pułapu 250 W. To praktycznie 100 W mniej niż u konkurenta w postaci Radeona RX 470. No za to Nvidia należą się brawa. Karta Palita GeForce GTX 1060 3GB Dual to ciekawa propozycja, choć ma swoje za uszami. O ile w starszych tytułach i w starszym środowisku DirectX 11 wyniki są akceptowalne, to już część nowych tytułów działa na nim dość kiepsko. Zapewne bierze się to z nieco innej implementacji nowego API w rdzeniach Pascal. Tu zdecydowanie wygrywa Radeon RX 470. Można zatem dojść do wniosku, że karta na układzie Nvidia jest mniej przyszłościowa. Mniejsza pamięć wideo już daje o sobie znać, a co dopiero będzie w przyszłych tytułach. Dziwi też pozbawienie kart na układach GTX 1060 możliwości łączenia ich w konfigurację SLI. Zastanawiacie się pewnie, jak wypadła karta RX 470? Odsyłam do pełnego materiału, a wnioski końcowe znajdziecie we wpisie na naszej stronie. Zanim się pożegnam, jeszcze mała uwaga. Cena ostateczna jednostki wyniosła dużo poniżej założonego budżetu. Konkretnie 2930. Dlatego polecamy kupno lepszego niż boksowe chłodzenia i podkręcenie procesora. A czego się spodziewać, zobaczycie w materiale dodatkowym, który wyświetla się gdzieś w rogu. To już wszystko. Dajcie proszę znać, czy taka formuła Wam się podoba i do zobaczenia niebawem w kolejnym gorącym materiale. Cześć! We'll be right back.